Witam Was bardzo serdecznie przed Wami. Konrad Radowica, to jest kolejny odcinek z symulatora Maszyna. Nagrywam ten odcinek pierwszy dzień strajku nauczycieli. Zresztą Wy też zobaczycie ten odcinek. Jest to poradnik do symulatora Maszyna U07. Jak uruchomić Elfa od PSN 50 EN92 bodajże, jak się nie mylę. Chyba się nie mylę, mam taką nadzieję. Więc tak, dalszy raz będę nie wykonywać już w innym odcinku, w tym odcinku tylko Wam pokażę, jak się uruchamiać, otwiera drzwi i tak dalej. To jest normalnie w takiej pozycji, jak ktoś na razie zostanie. Mamy zahamowany skład. Możemy przejść do uruchomienia baterii. Kasujemy SHP. Wciskamy. Biegnie do przodu. Tak wygląda skład. Jakby ktoś się zastanawiał, oczywiście mam nadzieję, że mnie to nie przedłuży. To całe radio to jest symulatora. Chyba ogólnie powinno być się słychać. Tak mi się bynajmniej wydaje. Jeszcze tylko sprawdzę. Nie słychać. Bo czemu by miało być słychać? Nic nie słychać z tego symulatora. Dobrze. Może jeszcze raz włączam. I kasujemy SHP od razu. O, teraz było słychać na pewno. Mamy czytnik, ale nim się nie zajmujemy, bo to nie jest ANSI, to nie służy do programowania w tej grze. Podnieśmy pantograf tylny. Pantograf się podnosi, oczywiście pantografy łamane, żeby nie było. Zezwólmy na lewe drzwi i kliknijmy otwórz i się już otworzą. No, są otwarte. No, kolnie się zamknęły, no ale dobrze, widzę, że nikt nie wsiadł, dlatego się zamknęły. Uruchommy wyłącznik szybki. No, teraz się już otworzyły. Tak samo się scenariusz zmienił z uruchomienia na prowadzić skład według sygnałów i rozkładów. Dobrze, więc wyjątkowo szybki uruchomiony. Wylazowujemy hamulec. Tak. Luzujemy hamulec ten. Się zwiększyło ciśnienie. Hamulec się nie wyluzuje nigdy do końca. Pamiętajcie o tym, więc się nie martwcie, jeżeli to się nie stanie, to dopiero podczas jazdy się zmieni. I tyle. I mamy już skład uruchomiony, jeśli o to chodzi. Załączymy sobie światełka do jazdy. Wszystko działa. Więc to taki króciutki poradnik właśnie. O to tu chodziło, żeby było jak najkrócej streszczenie, tak, jeśli chodzi o ten symulator, więc uruchomienie było. Było, jest pokazane ładnie, jak uruchomić, jak wszystko, co tutaj działa. I reszta trasy w następnym odcinku, który też będę za sekundę nagrywał. Więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcineczku. Na razie.